Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Fajna historia, to jest prasa dzisiejsza. Minister Jacek Sasin ma nowego szefa gabinetu politycznego, który, jak czytam, od razu wylądował w dwóch radach nadzorczych PGE i PKP Cargo. No i dorobi ponad 20 tysięcy miesięcznie. Co ciekawe, pan Marcin Kowalczyk w fotelu szefa gabinetu politycznego ministra Sasina zastąpi Ryszarda Madziarza, który został szefem gabinetu Jacka Sasina jako wicepremiera. Gdzie? Ogarniacie? Pamiętacie taki wierszyk, że to było tak, że Bociana dziobał szpak, a potem była zmiana i szpak dziobał Bociana? I powiedz, kochany, ile razy szpak był dziobany? No to tu też była zmiana, dobra zmiana i inaczej, to jest tak. Nasze zarabiali kaszę, ale była dobra zmiana i przez naszych kasa jest zarabiana. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Decyzją prezesa PiS-u poseł Zbigniew Giżyński został zawieszony w prawach członka partii. Mówi się, że w Ciechocinku pan poseł zaszczepił się na Krystynę Jandę, czyli poza kolejnością. No jeżeli tak, to nie było najmądrzejsze i tu bym raczej szukał przyczyny zawieszenia w prawach członka, bo zauważmy, na COVID szczepionka jest, a na prezesa nie ma. Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM. Nie ma teraz mowy o zmianie premiera, ogłosił prezes Jarosław Kaczyński na naradzie na Nowogrodzkiej, czyli wiemy, że coś się dzieje, bo podobno wcześniej, tak donoszą tam sikorki i skowronki, zapadła decyzja, że Mateusz Morawiecki odejdzie końcem marca, ale plany się zmieniły. Póki pan Mateusz Morawiecki z nami jest, to może tutaj zacytuję, sparafrazuję księdza Twardowskiego, spieszmy się kochać premierów, tak szybko odchodzą. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Jesteśmy w centrum informacji, znaczy wy jesteście dzięki nam, dzięki Wstawaj Szkoda Dnia, patrzymy, co się podziało w świecie, jesteśmy na bieżąco. Uwaga, mamy szczepionkowy rekord, wczoraj zaszczepiono 118 915 pacjentów, tak się chwali na Twitterze kancelaria premiera. Oczywiście, ale na sekretnych forach ja czytałem, że razem z tymi 118 tysiącami szczepionek rodakom wszczepiono mikrochipy. I podobno Bill Gates, jak się przełączył na Polskę, to mu się system zawiesił. Nieważne, zostawmy to, ja życzę rekordowi, żeby szybko został pobity, co najmniej tak jak Najman przez Saletę, czy Gołota przez Brewstera. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. No i papara, papa. Cześć Mario, w ogóle, dzień dobry. No dzień dobry. Ja tak śpiewa o tym spontanie, ja widziałem teledysk, on tam leży, przez cały teledysk leży. No. Może o to chodzi, to spontan tu leży. Ja spontanicznie umiem zęby. Coś z internetu, uwaga, nowy prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem tutaj. Ponoć przeżył, tak. Czuje się dobrze, jego życiu nic nie zagraża, tylko jest problem, bo nie ma już nic na karcie. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Robin Schulz i James Blunt śpiewają, że będzie w porządku, że damy radę. Oczywiście, że będzie i tego się trzymajmy. Sześć bożen, siostro i zobarko. Sześć bożen, ptaszyno. Jak samopoczucie, siostra zaszczepiona? No i miałam dobre samopoczucie, no. A kopa w gniazdo by nie przyjął? No, w moim wieku to ja nie wiem, czy w tym roku się załapie na te szczepionki. Siostro, zostawmy temat, bo śliski, prasa, przejrzyjmy razem. Fretki. Proszę bardzo. Fretki, okazuje się, to są psotne futrzaki. No. Jedna fretka z Gdańska, to jest dzisiejsza prasa, połknęła zatyczki do uszu i ją... Zatkało ją. I trzeba było operować, tam wyciągać. Zatkało kakao. Dokładnie. No to powinna teraz połknąć kryta, to ją odetka. U mnie to działa. A Ania Wędzichowska, no. Ona tutaj wącha rękawiczkę zanurzona po biust w przeręblu. I tutaj cytat jest: totalne wariactwo. Pokaż bando. No to jest, że morsuje. Nie, no panie, no przecież to zwykła ustawka morsowania, bo to modne teraz widać. No po prostu jakby skarpety wąchała zanurzona po pachy w gnojowniku. To by było totalne wariactwo. Siostra, uwaga, Krystyna Pawłowicz. No. Ona uzewnętrznia się w internecie i pisze: faceci zniewieściali, a idzie wojna. Ja bym się nie obawiała, przecież ta kobita cały czas żyje w stanie wojennym. A przy charakterze Kryśki to każdy facet to niewiasta. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
O tym się mówi dzisiaj rano i to leci dzisiaj w śniadaniówkach. Prezes PiSu zawiesił posła Giżyńskiego w prawach członka, bo ten miał się w sobotę zaszczepić na jandę. Nasz reporter Patryk Michalski próbował się dodzwonić do pana posła. Dzień dobry, panie pośle. Patryk Michalski, RMF. Panie pośle... Panie, przepraszam, ja bardzo słabo słyszę, jestem w pociągu. I tyle właśnie. Pogadali. Ja zawsze mówię, uwaga, tunel, nic nie słyszę. Ale tutaj, no, błogosławione PKP. Dwa dni po szczepieniu wchodzi prezes i daje ci z liścia. To takiego odczynu poszczepiennego w firmie Pfizer nie przewidzieli. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Audio Soul z RMF FM we Wstawa i szkoda dnia. Internet jak zawsze donosi nam po prostu same miody. No to dawaj, no, bo a my go przeglądamy, miodzio... się z wami dzielimy tym, co znajdziemy. Miodzio znalazłem. To jest o wynikach kontroli warszawskich taksówek. No i co tam? Na 1200 kontroli 500 przypadków łamania prawa. I mamy tak, brak licencji, brak badań, brak kasy fiskalnej. 50 nie miało prawa jazdy, 26 miało fałszywe prawko. 5 było poszukiwanych przez policję, a 3 pod wpływem narkotyków i 3 pijanych. To w takim razie może to powinna być taka osobna atrakcja turystyczna dla odwiedzających stolicę. Tak, jak piętrowe autobusy w Londynie. To u nas mam taksówki. Taryfa z dreszczykiem. Ja nawet mam hasło reklamowe. Uważaj, możesz się przejechać. Pozdrawiamy serdecznie tych biednych 700 bez atrakcji. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.